najeżdża Wojtek. W poprzednim przejeździe leciutko dotknął przedniego drąga i spadł. Zobaczymy teraz. Podobna sprawa. Koń troszeczkę się zdekoncentrował. Myślę, że tam wesołe miasteczko go interesuje bardziej niż przeszkoda. Ale będzie miał jeszcze okazję poprawić. Proszę Ola. Ola prezentuje tutaj bardzo ciasny najazd, trudny. Po prostu pewna forma treningu. No i z dużym zapasem. To co mówiłem, koń o olbrzymich możliwościach. Prosimy Marzenka. No i wspaniale. Dobrze wyczekana, wyczekany moment odbicia, niezakłócona równo. Podniesiemy jeszcze o jedną dziurkę, czyli o 5 cm, czyli przeszkoda będzie miała 1,60 m, czyli dokładnie tyle, ile przeszkody mają na olimpiadzie. I podobnie Adwe, Justyna na Adweju. Bardzo ładne dwa skoki. Zawodnikom się dobrze skacze. Tutaj chyba się dobrze czują przy tak licznej publice. Proszą, żeby jeszcze podnieść jeszcze jeden przejazd. Czyli 1,65 m. Proszę. Wojtek Włocianiec, Gentyniusiu. No, im wyżej, tym lepiej się okazuje. Podobnie treningowe najazdy Oli. I bez problemu. Z dużym sercem do skakania. Koń musi mieć charakter i ambicje, tak jak zawodnik. Proszę bardzo. Myślę, że na tym skoku skończymy. Koń jeszcze muszą troszeczkę teraz występowane zostać, żeby ochłonęły mięśnie, wystygły, zanim załadujemy z powrotem do przyczepek i odjedziemy, po prostu już muszą być występowane, pozacierane, tak jak człowiek nie może po prostu po jakimś wysiłku od razu usiąść i siedzieć, tylko stopniowo wygasić wszystko. Także dziękujemy za dzisiejszy pokaz. Zapraszamy za rok na zawody. Myślę, że